Witam wszystkich w 16 części Let's Play Stalker. Przypominam, że ostatnio mieliśmy się udać w stronę barmana. Znaczy ja miałem tam pójść poza filmikiem, żeby nie marnować czasu. Ale poczytałem i dowiedziałem się, gdzie jest ta broń, tak zwany karabin narodowy. Okazało się, że on jest w tym samym miejscu. Znaczy, jest na miejscu tam, gdzie na mapce, tak? Mapka się zgadza. Ale on jest pod ziemią. Dokładnie w tym tunelu. Tak więc... Chodźmy tam. Kompletnie zapomniałem o tym tuneliku. W ogóle tutaj nie byliśmy, przypominam. Fuck. To zmęczenie to jest masakra w tej grze. No, żeby nas tylko tutaj nie jebudło to. To coś bardzo niebezpiecznie mi tu wygląda. Oszy, dawaj mi stalkera. Jakoś z Tigerem mi się kojarzy ten napoik. Fuck. Kitraj się tu. Odpocznij. O Jezu. Fuck. Fuck, jak tu się szło? Tędy? Kurde. Auć. Auć, to bolało. No, wejdź tu. Ja nie mogę. Co ja wziąłem? Bandaże, Boże. O, jest. No i tutaj mamy skrzyneczkę, ale do niej pójdziemy później. Najpierw chodźmy po tą strzelbę. Włączmy sobie latarkę. No właśnie, strzelbę. W zadaniu mamy napisane, że to karabin, ale to jest strzelba. I dosyć sprytnie ukryta, powiem wam. No, może sobie zasejwujmy. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, że w zadaniu pisze, że to jest karabinek. Bo w zadaniu mamy napisane znajdź karabin rodowy. Dobra, weźmy go. F. Zwróć karabin łowcy w barze. On jest... To nie jest taki sam, to jest chyba ten niezniszczony nic, tak? Tak samo się nazywa, tak samo wygląda. Takie pitu pitu. Ale chodźmy teraz do tej skrzyneczki. Chodźmy, łatwo powiedzieć. Dajesz, dajesz. Dobrze mi idzie. Fuck. Okej. W ogóle jak tam jest 3 kilo, faktycznie. Weźmy to. O. No i patrzę. Nowy pistolecik. Nawet amunicja. O, z flagą Rosji. Fajnie. Pewnie jakiś shit. A nic z tych rzeczy. O, jesteśmy przeciążeni. Patrzcie. Big Ben. To chyba jest najmocniejszy pistolecik z tych krótkich, nie? Jednoręcznych krótkich. Potężna broń, dodatkowo przerobiona także pasuje do niej naboje karabinowe. Maszyna do zabijania w walce na krótki dystans. Czyli przypominam, że naboje karabinowe są do tego. Amunicja standardowa. Tak, to jest no. Czyli do tego, czy już zaoszczędzimy na amunicję. Możemy to i to wywalić. Zaraz. Poczekaj. Weźmy sobie to. O, coś mi się tu nie zgadza. Fuck, czyli jednak nie. Czyli jednak musimy zostawić te. No i dobra. Zobaczcie sobie statystyki, obrażenia i szybkość, strzelność. No, szybkość, strzelność się zwiększa, ale obrażenia bez porównania. Tutaj celność i obsługa jest większa, ale my stawiamy na obrażenia, nie na jakość, tylko rozładuj, wyrzuć. Okej, możemy się ruszyć. Fuck. Coś trzeba... To jest w ogóle nam niepotrzebne. O, jak tam stoimy?
I teraz zasejwujemy sobie jeszcze raz i pokażę wam coś jeszcze. I patrzcie, co on tutaj ma. Ma Bers... nieważne jak się nazywa. Praktycznie też jeden z mocniejszych krótkich pistolecików, ale troszkę jednak słabszy. Może wam pokażę nawet. To jest amunicja do niego. Sobie darujemy tą amunicję. To możemy sobie wziąć. Apteczkę też sobie darujemy. Oczywiście obciążeni jesteśmy. Patrzcie, obrażenia. Bez porównania. Wywalamy to oczywiście. Braliśmy tą amunicję od niego. Kurde. Oczywiście to na innej amunicji pewnie nie będzie działać. No cóż. Dobra. Mamy wszystko, więc wracamy do barmana. Okej. Zasejwujmy sobie. Mam nadzieję, że wyjdziemy stąd cało. Tak więc zyskaliśmy jego strzelbę. Zarąbistą krótką broń. W zasadzie dwie. Ała. Ale tamto musimy niestety zostawić. No już się oczywiście zmęczyliśmy. No, odsapnij. Oj, coś pohandlujemy z barmanem grubo. Bo nie może być tak, że zrobię dwa kroki i już jestem zasapany. Albo jeden skok. Mamy tam stalkera? U, co to jest? A to jest ten, a to jest Trilloka. Oho, dobra. Oj, chodźmy tam, gdzie mamy iść. Czyli do naszego barmana. Przy okazji oddamy ten karabin. Nie pamiętam, jaka była nagroda za ten karabin. Mam. Coś do mnie strzelało? Mam nadzieję, że była warta. Dobra, włączmy sobie lampkę. A cóż, chyba najemników żadnych nie ma, już wszystkich pozabijaliśmy. Biegnij. Dobra, łykniemy sobie tylko ostatniego stalkera. Stalkera z Tigera. Tigera jeden. Pies. No i praktycznie... No, praktycznie jesteśmy w domu. No jeszcze nie praktycznie, jeszcze kawałeczek nas czeka drogi. I ten pendrive od tego doktorka, co go przeprowadziliśmy, on tam wspominał, że barman za niego sporo zapłaci. Jestem ciekaw, co tam na tym pendrive'ie jest. Ciekawe, czy możemy go przesłuchać? Sprawdźmy, zasejwujmy sobie, żeby jakby co, żeby się nic nie zniszczyło. I zobaczmy, czy możemy go przesłuchać, czy on jest, to jest, nie. Nie, nic nie możemy zrobić, trudno. Przykro mi, ale nie będziecie nic słuchać. Zresztą ja też. Tak, tu już są nasi ludzie. Oczywiście oni się pojawili, jak my zabiliśmy ich. Znaczy, pewnie ich zabili, albo oni pojawili się martwi. O, shit! O, fuck, strzela... Kuźwa, co to jest? Kuźwa. Kuźwa. Fuck. Co to było? Podejrzewam, że to by mnie zaatakowało. Uuu, jaki ma odrzut. Fajnie. Lubię takie. No widzę, że już chłopczyk nasz zajął się tym szczurkiem. Ugryziesz mnie? No i tak cię nie lubię. Dobra, czyli w sumie są nieszkodliwe. Tak, i zaraz nas przerzuci, więc zobaczymy się po drugiej stronie, bo Fraps przy tych miejscach jest bardzo kapryśny. Więc widzimy się po drugiej stronie. I jesteśmy. Sprawdzimy sobie na mapce. No, a tylko co tutaj jest? Dobra, na razie to nas nie obchodzi. Z tego co pamiętam, to się szło tędy. Nawet przyspieszmy sobie troszkę kroku.
Tak, tu widzę, że nasi chłopcy zabezpieczyli teren. Spoko. W sumie to nie wiem, to jest jakieś miasto opuszczone albo bar. Nie wiem. Rozrobimy sobie reloada w tym czasie. Wyłączą lampkę, debilu. Człowieku, 12 w południe. No ale w tej grze nie można na pewno zarzucić klimatu. I poza tym jeszcze chyba nie widziałem podobnej gry do Stalkera. Nie miałem jeszcze do czynienia z jakąś klonem, kopią. I to w sumie mnie bardzo cieszy. Dobrze, idziemy dobrze. Kurna, jakieś labirynty do tego barmana. Tak, teraz automatycznie broń chowamy, żeby ich wszystkich nie powyżynać. No i standardowo to jest chyba on. Saveik standardowy. Okej. Okay. I pogadajmy z nim. Cholera. To jest on. Dobra. Znalazł, no to twój karabin. No nie wykonałem, znajdź karabin lodowy. Utracono. Aha, otrzymano 4000. No dobra. Na razie. Pewnie od razu się odciążyliśmy, no świetnie. Teraz pogadajmy z nim. Oczywiście saveik. Standardowy. Ciągle żyjesz. Super. Pięć tysięcy, zuch chłopak. Sądzę, że powinność będzie niezwykle wdzięczna za te dane. Oto nagroda. Dobra. A teraz handel. Co by mu to wcisnąć za badziej? Co to jest? A, to jest naboje do snajperki do tego. To mam do tego. Jest do tego. Podejrzewam, że to możemy już Vipera 5 wywalić. Sprzedać, tak mi się wydaje. I tą jego amunicję też. No, bo to się nam w sumie nie przyda. I pytanie, czy my coś chcemy kupić? O, widzę, że on ma tą amunicję, tak? To jest ta? Naboje 9.39, 9.19, fakt to nie ta. Naboje, a on ma do tej snajpereczki 9.39? Tu jest SP5, SP6. Ciekawe. To może ten krótki będzie używać tych też. To było nawet świetne rozwiązanie. Tylko ta ciabara nie ma ich na sprzedaż, ten barman nasz kochany. A tutaj jest coś lepszego w ogóle. O nie. Nie jest lepsze, obrażenia my mam lepsze, to ma shit. No ale fakt, tej amunicji nie ma do tego. Fakt, jest kijowo, a to na jaką chodzi? Amunicja standardowa, przeciwpancerna. 5,58. 5,58,45. Tu mam 5,58. O, to jest ta. 45, tak? O, 45, MMS. SS albo AP, MM albo ESP. O, to jest świetnie, to nie rozumiem po co lauto. Czekajcie. Fak, ale teraz nie wyciągniemy broni. Zasejwujmy sobie. Jednak sobie kupimy to. Tak, to jest to, MMM. Tak, to jest to. Strasznie drogie. Aj. Dobra, powiedzmy, że tyle. I zobaczmy jak to... No, jesteśmy jednak troszkę przeciążeni. I zobaczmy.
Powiedziałem wejdź, nie stój tam. O, dobra, nie zawracaj mi tu. Aha. Czyli... A nie, zaraz. To działa na ten. No, świetnie. Czyli to też działa na ten. A ten pistolecik działa na to. Weźmy to, wyrzuć wszystkie. Fak, on działa na te 6. O, shit. Czyli on będzie... Fak, no dobra. Liczyłem, że będzie też działać na te, ale cóż. Co ja tego Vipera nie sprzedałem? What the fuck? Dobra, jeszcze sprzedajemy tego Vipera. I on, ten barman wspominał nam o jakiejś arenie. Ciekawi mnie, gdzie to jest. Handel. Viper. To nam się w ogóle nie przyda. No, to jest jakiś mocniejszy granat. To jest nam w ogóle niepotrzebne. To też. To też. Okej, zobaczmy teraz. No, 51 kilo, ładnie. Promieniowanie. Minus 20. Promieniowanie minus 10. Zdrowie. Uderzenia, zadrapanie. Kuloodporna. To sobie weźmiemy. No, nieźle. To jest jakiś shit. Co tam? Chodź, zawsze mam coś ciekawego dla takich jak ty. Cholera, to nie był udany wypad. A, czyli w sumie... W sumie to jeszcze możemy sprzedać to. To jest jakiś shit. To zostawiamy. To jest jakiś shit. Zadrapanie, to jest jakiś shit. Układka kulotwolna, to też jest jakiś shit. No i 2000 wpadło elegancko. 49 kilo, jesteśmy ponad... mniej niż minimum. Ale czy to promieniowanie pospina? Dobra, na razie tym się nie bawmy. Ej, a nie, już myślałem, że tą broń sprzedam, nie. Jest w porządku. Sejwnijmy sobie. I pogadajmy jeszcze z kolesiami. U, to jest jakiś nowy. O, napój sobie wezmę. A nie, to jest... Nie, jakiś nowy. Od tego mieliśmy to zadanie. Dobra, dobra. Ale z tym kolesią, o czym możemy pogadać? Aha, czyli on nam radę sprzedał jakąś tam kiczowatą. Cholera, to chyba przeznaczenie. Ten może będzie miał coś ciekawego. O, on może będzie miał coś ciekawego. To polecam, to by dobrze są na zajmie paru drobi. Nie wiem, czy na co się stać. Daj mi spokój, życie i tak jest do dupy. Okej. Okay. Z innymi stalkerami wybraliśmy się w podróż niedaleko z... Daliśmy mnóstwo rzeczy. W klikarkach, jakich nigdy wcześniej na zdjęciach. A ten sukin syn mnie wykiwał. Wszystkim minut. Zapomnieć. Aha, no właśnie. Nie da się tu żyć bez gorzałki. Dobra. O wszystkim zapomnieć. Okej. Okay. I ciekaw jestem... zabij zdrajcę. O, fuck. A nie, nie jest tak źle. Dobra.
Mamy następne zadanie, oczywiście poczytam trochę o tym zadaniu. No i zakończymy ten odcinek. Więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć!